Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Dying Lighta 2. Dzisiaj dalej trochę pchniemy sobie do przodu fabułę i zaczynamy w mini pauzy, ponieważ ja zacząłem gadać z Lawan, lecąc sobie na miejsce, w którym chciałem zacząć odcinek, dlatego też szybko spauzowałem, żeby nie ominął was dialog. Zdążyli niewiele powiedzieć, że Lawan, Huan posłał mnie do bla bla bla. Tak więc zostawcie lajkę, że lubicie serię. A ja odpauzowuję, lecę dalej i słuchamy. Nie do katedry. Powinienem coś o niej wiedzieć? Niewiele. Tylko tyle, że jest nawiedzona. Słucham? Przez co? Przez ducha? Tak, jasne. Tak czy owak, katedra jest zamknięta od lat. Ale otacza ją rusztowanie. Możesz wspiąć się po nim do okna, żeby wejść do środka. Nadal chcesz załatwiać sprawy dla Huana? Dlaczego nie? Skoro taki z ciebie chojrak... Ty, no nie rozumiem chojra. Glawant się wydaje być jakby całkiem spokoziomkiem, przynajmniej na razie. Chociaż boję się, że to jest po prostu kolejna gnida, która chce mnie bezlitośnie wykorzystać, jak wszyscy dookoła. Mogę ich zgnieść? Ty, no mogę ich zgnieść, ale nie wiem, czy powinienem. To po prostu renegaci, którzy sobie na dachu siedzą. Zaraz wszyscy koledzy się tutaj zbiegną i zaczną mnie bić. Dobra, gdzie mamy nasze zadanie? Po drugiej stronie tej rzeki, tam się muszę udać, ale mamy tutaj też wiatrak, którym bardzo chętnie się zainteresuję. Mamy tam też, kurde, stację elektryczną, której w końcu wzięcie i przekazanie komuś da mi dostęp do, cholera jasna, pieprzonej kuszy, na której mi tak zależy. Ale to, no jakby, niech sobie na razie poczeka, niech sobie na razie poczeka. Nie chciałem tutaj, halo! Pieprzony lotniku, oho, oho. Dobra, Jezus Maria, co ja tu nie mogę wskoczyć? Nie, nie mogę wskoczyć, dobra, tylko i wyłącznie sobie śmierć załatwię. Dobra, to przebiegnijmy się po tym moście w takim razie i lecimy przed siebie. A może sobie przelecę nad nim, czemu nie, o ile dam radę. Ło, prawie? Ty, 34, ty, stop. Gdzie ten inhibitor? W którą stronę ten inhibitor? W tamtą? Czy on znowu będzie we wodzie? Mam takie wrażenie, że on znowu będzie we wodzie. Do wody! Tak, zdecydowanie będzie we wodzie. Dobra, inhibitorze, zaraz będziesz mój. Jakieś gnidy znowu schowały skrzynię z inhibitorem pod wodę. No przecież tak nie można. To są cenne rzeczy, których chce każdy. Ale w sumie dobra, nie ma się co dziwić. Nikt nie może tego otworzyć, bo nikt nie ma klucza GRE. Chociaż to nie wyglądało, jakbym użył klucza GRE do otwarcia tego, więc dobra, jakby mniejsze już o to. Płyniemy w takim razie do brzegu. No nie mogłem sobie odpuścić, no sorry, nie mogłem sobie odpuścić po prostu. Zaraz sobie myszką kliknę, wyłączę je nagrywania, tylko byśmy nie chcieli. O tak, czas sprawdzić puszkę, którą sobie wyciągnąłem. Tak, dokładnie, Aiden, dokładnie. Tutaj mogę przebiec, tutaj mogę się chyba wspiąć. Dawaj do góry, nie denerwuj mnie. Odpalimy sobie wiatrak, raczej już chyba żaden wiatrak nie powinien być dla mnie wyzwaniem, chociaż to się okaże, kiedy do niego dotrę. Mam wrażenie, że z moją przypadłością do jakby umiejętności robienia wszystkiego, to każda rzecz może być wyzwaniem tak naprawdę. Tam sobie nie wskoczę. A dobra, tutaj dam radę się jakoś przedostać, cyk pyk, do góry i lecimy. Potem pójdziemy sobie do katedry. Skoro to jest takie bardziej zaawansowane miejsce, to może być tam interesująco. Wydaje mi się też, że kiedyś mi mówiliście... O, siema! Uuu! Dobra, chłopaki, to się bawimy w takim razie. Tutaj mam mojego... O, nie wiem, czy to był teraz mocny atak, czy nie, ale tak jak już zrobiłem do tej pory, tak mam zamiar trzymać się do przodu. Ło! O ty, kurwa! No, aha, dobra, on na mnie nie szarżował, więc go nie chwycę. Dobra, kurwa, chłopaki! Kurwa, kolejny silny atak pewnie. Coś czuję, że ci jebańcy robią, kurwa, same silne ataki. Chciałem skoczyć po tobie. Dobra, bo próbuję się z nimi bawić, a tu nie ma, kurwa, najmniejszego sensu. Tego kopnąłem prosto w głowę, podpaliłem elektryczność. Dobra, bawimy się w takim razie. Ło! Aj! Ło! No, za dużo się bawię, zdecydowanie. Dobra, chłopaki. Ja też mam, kurwa, silne ataki. O, ten wpadł w ognisko idealnie, ten nie żyje. Ten też teraz dostanie... Oj, po głowie. Cudownie. No, generalnie, jeżeli ktoś by tutaj przyszedł i zobaczył, jaki ja rozpierdol zostawiam po sobie, kiedy już pokonam moich przeciwników, to by się zorientował, że większość nie ma już głów. A to jest lekko pojebane, jakby walka o życie, o przetrwanie i z przeciwnikami to jedno. Ale pozbawienie wszystkich głów to już jest wyższy poziom bycia psychopatą, mam wrażenie. Ale dobra, może nikt się nie będzie za bardzo interesował. Mam przynajmniej taką nadzieję. Jo, szybki skok. Niepotrzebne było mi tutaj marnowanie, szczerze mówiąc, tego. Dam radę tutaj wejść do góry? No nie, to... Oj, tam! Dobra, dałem radę. Jest git, jest git. Tutaj chyba mogę sobie małą pauzę zrobić, szybka przerwa. I widzicie, takie wiatraki to ja rozumiem, takie z dodatkowymi atrakcjami, jak na przykład walka z... z renegatami, którzy jeszcze stawiają opór. No nie ma niczego lepszego, jak renegaci stawiający opór. Nie wiem, czy tak miałem tutaj przejść, ale tak to przeszedłem. Czy ja tutaj te... Nie! O Boże, jedyny! Taki mnie nagły skurcz płuc łapie w momencie, kiedy jestem bliski upadku, że sobie nie zdajecie sprawy. O chuj chodzi, kurwa! Halo! Przepraszam, czy ja tu jakoś nielegalnie wszedłem i wiatrak po prostu odmawia odpalenia się? Czy tam było coś, co ja miałem, nie wiem, aktywować może, a tego nie zrobiłem? No czekajcie, to sobie jeździ. No nie, nie, no nichuja. Jakby mam wrażenie, że chodzi o to, żeby być na tej desce, z tej deski sobie wskoczyć tam. Albo nie, albo nie. O, super, zajebiście mi to wyszło. Kurwa, tyle roboty na nic. Generator, o, dobrze. Tak, to teraz wiele zmienia, prawdopodobnie. A może nie? No nie wiem, mam wrażenie, że nie był potrzebny ten generator. W sensie nie klikałem żadnych szalonych przycisków, żeby go aktywować, więc jakby nie wiem ostatecznie, czy on był potrzebny, czy nie. Nie wiem za to, dlaczego nie mogłem włączyć tego całego wiatraka u góry. Jakby coś się zbagowało. Nie mówcie mi, że mam spieprzony wiatrak i przyszedłem tutaj po nic. To by mnie podwójnie zeźliło. Nie lubię, nie chcę tak. Dobra, czy ja naprawdę muszę tutaj w jakiś zaawansowany sposób, powiedzmy, to wszystko zrobić, bo naprawdę wejście i przejście tędy brzmi jak idealna, zajebista opcja i mam wrażenie taka normalna, naturalna. A może ci renegaci coś tu rozjebali w tym wiatraku? No kurwa, no nie mogę! Nie pozwala mi. Może on już jest aktywny? No nie, no bez sensu. Co jest? Kurwa. Nie pozwala mi tego zrobić. Mam takie wrażenie, jakby tutaj było coś, co ja muszę na przykład jakoś aktywować, ale tego nie zrobiłem z jakichkolwiek różnorakich powodów. O super, jeszcze kurwa lewituję, zejdź Aiden, błagam. I to mam wrażenie jest połączone z tym jebanym... O ty, kurwa, przedtem to kliknąłem, się nic nie stało. Ewidentnie jakieś tutaj bagozaury wchodzą dość potężne. I czy dopiero teraz wiatrak będzie funkcjonował? Nie denerwujcie mnie, nawet jeśli nie. Może na przykład on działa tylko przez chwilę i muszę się w czasie wyrobić? Nie, no też chyba bez sensu. Chociaż miałem już wiatrak, gdzie musiałem przyciski przestawiać i dopiero wtedy się odpalały rzeczy, więc może i tak samo jest tutaj. Ale miałem też wiatraki, o kurwa, gdzie totalnie... O, tego nie planowałem, ale też jest git. Ale miałem też wiatraki, gdzie totalnie hakersko udało mi się tam po prostu wlecieć za pomocą lotni, więc jakby nie powinno chyba tak być. Jak teraz się to nie uda, to naprawdę sobie to odpuszczam, wrócę tu kiedy indziej. No nie, no kurwa, po prostu no nie, widzę ten interfejs cały w środku, ale nie działa. Dobra, coś jest tutaj ewidentnie nie tak, lecimy do tej pieprzonej katedry. Wiatrak jesion. Dobra, nieważne, nie chce działać, to nie chce działać. Mówiłem, że odwiedzimy babę, więc odwiedzimy sobie zdecydowanie babę. Jeżeli to jest cała seria questów, to ja jestem naprawdę zaintrygowany, na czym ona może w ogóle polegać. Tutaj gdzieś niedługo się powinna znajdować. O, ale tutaj mamy za to jakiś... Uuu, renegatów! Dawno nie walczyłem, szczerze mówiąc, brakuje mi trochę walki, dlatego sobie chętnie ich pokonam. Spróbuję zrobić idealny unik. Ty, ale się zsynchronizowali. Oj, to się kurwa udało. Jeszcze chłop stracił... Ała, kurwa. Nie! Ty pizdo, jebana. O, zaraz zginę. Nie no, nie mogą mnie pokonać przecież. Chuj. Szybka ucieczka tutaj na drugą stronę. Nie zauważyłem, jak mam mało życia. Ty, ale jak mi się szybko zregenerowało, ja pierdolę. Dobra, okej. Jednak chłopaki tutaj potrafią być potężni. Oj, ale niekiedy takiego kopa im sprzedaje. Dobra. Kurwa mać. Ja bym chętnie robił idealne uniki, ale jest z nimi jeden problem. Oni nie zawsze mnie atakują normalnie, tylko mnie po prostu chcą kurwa popchnąć. I to jest najbardziej denerwujące, bo tego nie da się uniknąć. Tak mnie szybko chwyta, za fraki bierze, jak kurwa matka po wywiadówce. I tego się nie da za bardzo uniknąć. Wytrącają mnie z równowagi, dzieją się dziwne rzeczy. I ja nagle obrywam, no. Bez sensu, bez sensu. Czy mi się chce to otwierać? Jakieś zielone rzeczy tam są. Nie, po prostu chciałem się ponapierdalać, będę z wami szczery. Nie zależało mi tutaj za bardzo na jakimś specjalnym zysku z tego wszystkiego. Dobra, pani babo, otworzy pani tutaj? Nie, ewidentnie nie. Oj, to nie podziała. Mogłem się jednak wspinać na ten dach, skoro miałem taką możliwość przed chwilą. Nawet moim wyskokiem mocniejszym tu nie wejdę. Tam była jakaś dziura na suficie, mogłem tam od razu uderzać, byłoby prościej. Ale tu jest chyba legitne wejście. Dzień dobry. Jest tutaj ktoś? Cała tutaj ściana ziół, fantastycznie. Coś, co nas łączy. O kurwa, jest! Ale jedna rzecz bardzo nas różni. Witam. Ty byłaś pielgrzymką? Wiem, kobieta pielgrzym. Nie było nas wiele. Ale dlatego byłam tak dobra. Nikt nie widział we mnie pielgrzyma. Niektórzy myśleli, że jako kobieta łatwo dam się oszukać. okraść. Mój refleks i ostry sztylet wyprowadzały ich z błędu. Okej, dobra. Pani asasyn tutaj się nam przedstawiła. Jak skończyłaś w Villedor? Dostałam zlecenie. Jeden typ chciał, żebym dostarczyła tu paczkę. Pewnej kobiecie, która przed epidemią była bardzo znana. Ponoć grała w gry wideo? Zawodowo? Dziwna praca, co? Where is my package, bitch? Kopłać się nie zgadza. Ładunek. Nie mogłam wiedzieć, co jest w paczce. I to był mój błąd. Niosłam to gówno przez 50 kilometrów, a z każdym krokiem było coraz cięższe. Wkradłam się do Villedor, odnalazłam tę kobietę i dałam jej paczkę. O Boże. Otworzyła ją przy mnie. Pewnie jakiś fan swojej idolce. Się, że był to słój. Z ludzką głową w środku. Kurwa! Czyją? Nie mam pojęcia. Spierdalałam stamtąd w podskokach. Ja pierdolę. Co jest? Za moich czasów to się tylko zlewy youtuberom zamawiało. Czy tam e-sportowcom. Tę robotę? Czułam, że właściwie... bez przerwy przed czymś uciekam. Może przed sobą? To duże miasto. Pielgrzym też się tu odnajdzie. Nikt nie ocenia cię po tym, kim byłeś wcześniej, jak w mniejszych miasteczkach. Nieważne, co robiłeś za murami. Co sprawiło, że stale gdzieś pędziłeś. W mieście możesz zniknąć. Ja tak się tu odnalazłam. A co z tobą, Aiden? Nie chcesz przestać gnać? Słuchaj, laska, nie jestem pewien, ale chyba ciebie potraktowali trochę inaczej niż mnie, bo dosłownie gdzie nie pójdę, to każdy mi prosto w pysk krzyczy, że jestem chujowym pielgrzymem, nie można mi ufać, mam wypierdalać i pewnie jestem bandytą. Nie. Nie wiem, jak to jest gdzieś należeć. Rozumiem. Ale zapamiętaj. Przed sobą nie uciekniesz. Powodzenia. O Jezus, to była odpowiedź, która mi nie weźmie questa i jakby... Ty, kurwa, co jest? No nie mówcie mi, że już z nią nie pogadam. Nie mówcie mi, że właśnie... Nie no, tutaj baba. Gdzie ta baba, kurwa? To była ta baba. Nie, tam jest baba, kurwa! To ja myślę, że ja z quest giverem gadam, a tutaj nic bardziej mylnego. To nie była baba, ale lawenda tutaj jakaś... Ty, może ma mak? Bo jeżeli jakby lawenda i tak mi się przyda do robienia jakichkolwiek moich medów, ale jeżeli to miejsce będzie fajnym źródłem jakichś, wiecie, normalnie roślinek do craftingu, to ja tu będę chętnie często wracał. Kurwa, no oczywiście, że ta bardziej jak baba wygląda. Handluj. Co tam masz? 5 maków, to ja poproszę. Miodzik, mak, ty, maczużniki. Dobra, ona jest fajnie zaopatrzona pod wszystkie rzeczy z medami związane. Sama zresztą ma wspomagacze odporności, regeneracji. O, ten jest nawet taki na mój poziom. To ja sobie wezmę. O, grzyby też poproszę. Nie mogę kupić grzybów? Czemu nie mogę kupić grzybów? Lepsze medy. Kurwa, i to 3. No dobra, 3 to nie jest jakoś super dużo. Bez przesady. Dobra, pogadajmy z nią po prostu. Rozmawiaj. Witaj, nieznajomy. Ale nafazowana. Mocne voodoo wjeżdża tutaj chyba. Przyrządzami sprzedaję tu wszystko. Od mikstur leczniczych po potężne talizmany przeciw zarażonym. Jak Wiedźma z Haranu. Czyli szarlataneria. Masz okazywać babie szacunek. Baba. Tak? Doprawdy? Nie słuchaj Korwusa. Jest nadopiekuńczy. Mówi mi coś imię Korwus. Powiedz mi o tych swoich miksturach. Sądząc po zawartości tych słojów, ktoś tu łaził po cmentarzach. Mówisz o moich składnikach. Są rzadkie i potężne. Łączę je, by tworzyć z nich prawdziwe cuda. Niektóre mikstury wyzwalają woń, która przyciąga zarażonych, nieważne gdzie są. Inne feromony, które sprawiają, że wieją, aż się kurzy. A jeszcze inne dodają siły, dzięki której każdy cios pali przeciwnika. Niezły teatrzyk, choć to ciekawe. Opowiedz o miksturach leczniczych. Sprzedaję wszystko. Od maści na poważne rany, po mikstury uzdrawiające z chorób. Taki młodzieniec z pewnością doceni środek na męskie... Nie trzeba. Chętnie spróbuję jednak kilku innych rzeczy. Będziesz zadowolony. Wszystko tu jest warte swojej ceny. Tworzysz mikstury z potworów? Po części tak. Nietypowe mutacje rzadkich istot bywają źródłem niezwykłych właściwości. Kiedy łączę je z odpowiednimi ziołami i innymi substancjami, mogę tworzyć zarówno potężne leki, jak i broń. Tak się składa, że kończy mi się część składników i przydałaby mi się pomoc, gdybyś był skłonny ich poszukać. Dlaczego nie wyślesz jego? Nie jestem żadnym służącym. Cicho, Korwus. Dlatego właśnie mamy coraz mniej składników i klientów. Ciągle ich odstraszasz. Nie boję się potworów, ani twojego chłoptasza. No to postanowione. Przynieś mi wszystko, co zdołasz upolować. Możesz na tym sporo zarobić. Czego ci trzeba? Przede wszystkim mózgu mutanta. Zawiera specjalny enzym. Skąd właściwie o tym wiesz? Odpowiedź na to pytanie sprawiłaby, że nawet tak silny i wytrzymały facet jak ty kompletnie postradałby zmysły. Jasne. Chyba trochę przegina. Gdzie go znajdę? Mutant znacznie większy od innych kręcił się ostatnio po parku, niedaleko stąd. Przynieś mi jego łeb, a dobrze zapłacę. Łeb mutanta. Oj, oj, oj. Czy wszystkie zadania dla niej będą się kręciły wokół przynoszenia jej wyjątkowych składników z wyjątkowych przeciwników? Mam wrażenie, że tak. Gdzie ten mutant niby tutaj siedzi w parku obok? Tu jest katedra, a to zadanie gdzie? Dodało mi się? Jest to zadanie? Baba 1? O nie, teraz mamy. Przytrzymaj, żeby śledzi. Chcę tylko zobaczyć, gdzie się tu niby tutaj znajduje. No, faktycznie w parku obok. No dobra. Co ja za to dostanę? Hajs, coś do walki, zapoluj na wściekłego mutanta. A cóż, jest to powiedzmy w granicach tego, co sobie wyobrażałem, że ona będzie ode mnie chciała. Już myślałem, że jakieś, nie wiem... Ty, która jest godzina? O kurwa, noc nastała, halo. Mogę się tu dżymnąć, pani koleżanko? Masz tu wyro jakieś? No ni chuja nie ma tutaj wyra. Za to jest... A nie, jest wyro, przepraszam bardzo. Tylko gdzie? Tutaj tak niepozornie sobie leży skrytka... Poczekaj do nocy. No tak, bo słońce dopiero zachodzi. O kurwa, znowu konwulsje. Ajajaj. Nie wiem, co się z nami dzieje. Jakby ewidentnie coś, to raczej nie jest normalne zachowanie. Chyba że was też tak skręcę, jak się kładzicie. Nie wiem, może to ja jestem dziwny. Ale ciekaw jestem, czy jeszcze będziemy mieli w którymś momencie okazję skorzystać z tych naszych takich dziwnych, zwierzęcych, zombiaczych umiejętności, jak te, które się nam pokazały, kiedy renegaci nas przyszli oszabrować po tym, jak Waltz spieprzył. Wtedy, co po prostu pazurami nadupcałem wszystkich dookoła. Ciekawy jestem. I jak bardzo to będzie się wiązało z zakończeniem, które nas czeka. Jak się to wiąże z eksperymentami, które na nas przeprowadzali. Cóż, to są odpowiedzi, na które odpowie jedynie fabuła. Czy ja kupię jeszcze więcej maku od ciebie, ty piaro, teraz? Kurwa, oczywiście, dawaj mi ten mak. Mak i miodek. A to jest tanie jak barszcz, po cholerę ja mam w ogóle zbierać to na dachach, skoro mogę tutaj po prostu spać, wstawać i mieć pełen zapas. Ile ja teraz mogę zrobić moich tych jebańców tutaj? Wytwarzanie, to są moje medy, mogę zrobić 14 w tej chwili, dobra opcja. A poproszę. A no tak, bo teraz naraz tworzę 2. Dzięki upgrade'y, dziękuję wam ślicznie. O, gdzie? Czyżby tutaj w którejś z tych mrocznych stref, bo widzę, że tutaj się... No kurwa, jaja sobie robisz. Aiden, nie denerwuj mnie. Kurwa, wejdziesz po tych oknach, no. Jak się postarasz, to wejdziesz. Nie, ni chuja, chłop nie chce ze mną współpracować. Wiem, że jest tutaj rynna. Ale tak, jak nic, to tutaj jest ten sklepik, jakiś mroczny zaułek pewnie, albo sklep, w którym się będzie to wszystko znajdowało, co? Uuu, dzień dobry. Dobra, proszę o przejście, proszę przejście. Anomalia! Okej, dobra, nieważne. Anomalię też sobie pokonamy w którymś momencie. Wszystko dla inhibitorów. Wejdźmy na rurę, żeby dostać się na dach. Tak, to zdecydowanie jest miejsce, gdzie będą inhibitory. Tutaj mamy jeszcze jakieś nieznane miejsce mamy. Skoro już tutaj tak bardzo się na szybkości wybrałem, to sobie po prostu chcę obadać te lokalizacje. To wygląda na jakiś potężny kościół, ale takie kościoły to zwykle są punkty orientacyjne. Church of St. Thomas the Apostle. Tam chyba wydaje mi się jakiś easter egg jest interesujący. Wydaje mi się, że coś mi tam Liffik o tym mówił, aczkolwiek nie pamiętam dokładnie jak go znaleźć, więc nie będę tam teraz chodził i na ślepo szukał tego wszystkiego. Tam obstawiam... O, konwój wojskowy, to też pierdolety, broń, ubiór, wichajstry. Prawda jest taka, że ubiór i tak mam na dobrym poziomie i dostaję go wyjątkowo dużo z jakichś innych aktywności. Uuu, tego żeś się kolego nie spodziewał, co tam słychać? Kurwa, silny atak oczywiście. A może byście robili kurwa czasem lekkie ataki? To był chyba lekki, ale oczywiście go zjebałem. I o, prosto w kolegę, fantastiko. Dobra, ten nie za bardzo się umie chyba bronić. Dobra, wszyscy nie żyją, nieważne. Tego pierwszego, największego, tego nie będę miał okazji przeszukać. Dobra, tego też mi się nie chce przeszukiwać. To wiatrak, cholera. Może uda mi się... O nie, tego nie chciałem robić. Może uda mi się w takim razie jakikolwiek wiatrak tutaj odblokować i nie ponieść porażki. Ale to za chwilę. Idziemy do katedry. To jest ta katedra? Nie. Wait, gdzieś indziej? Czekajcie, inny quest mam zaznaczony. To jest ta katedra, zdecydowanie. Dostałem za to jakieś fajne rzeczy. No dobra, tutaj ma być jakiś szalony naukowiec, więc zobaczymy, jak to się dla nas zakończy. Ta katedra to zdecydowanie wygląda na niezbyt przyjemne miejsce, szczerze mówiąc. Będę z wami kompletnie szczery. To jest jakby, wygląda jak jakaś miejscówka GRE, szczerze mówiąc, z tymi tutaj rękawami do wejścia do środka. O kurwa, ty! Byku, nie! Wypierdalam! Za ciemno tam jest, żebym ja się tam miał bawić. Ale Lawan powiedziała, że jest jakieś rusztowanie obok, dzięki któremu dam radę sobie wejść na górę. Więc pobiegajmy, poszukajmy. Mamy tutaj też nocą do odblokowania jakąś stację metra. Też będzie do zrobienia, ale autentycznie robienie miejsca szybkiej podróży to... No nie wiem, czy ja chcę to pokazywać. Jakby jest granica tego, ile ja mam zamiar pokazywać wam na tych odcinkach. Bo w końcu to się stanie ultra po prostu nużące i robienie każdej jednej rzeczy na filmach. Nie dość, że sprawi, że ta seria będzie trwała niesamowicie długo. Ja wiem, że niektórzy byliby przeszczęśliwi, ale są granice. Naprawdę są granice, musicie mi uwierzyć. Kiedy już nawet zatwardziali widzowie, którzy nie są po prostu aż tak zmotywowani jak niektórzy, mają dość. A gdzie jest to pieprzone rusztowanie, o którym była mowa? Nigdzie go nie widzę. Dobra, zaraz damy radę. A może ten, może... O, tu, coś się tutaj... Tutaj mamy miejsce wejścia. Szkoda, że nie zacząłem obchodzić w drugą stronę, bo bym był tutaj dawno temu, ale już mniejsza z tym, nieważne. Wspinando w takim razie. Jolando wspinando. Tivur bailando. Widzieliście ostatnie zdjęcie na Instagramie? Jak byłem na zakupach? To było dopiero zdjęcie. Prawdopodobnie widzicie ten film już po... Mogę to odpalić? A nie, tutaj mam po prostu resecik mojej tej odporności. Trzeba było w końcu się wybrać, kupić sobie jakieś porządne rzeczy. Zbliża się 3. rocznica z samicą. Dlatego trzeba było pójść w jakieś ładne miejsce i się ładnie ubrać. A że miałem deficyt ładnych ubrań, no to... Jeżeli samica chcesz, bym ładnie wyglądał na kolacji, to samica musi pomóc dobrać ładne rzeczy, bo sam się nie umiem ubrać. Potrafię tak wiele rzeczy. Jestem mistrzem tylu kategorii życia. Ale niestety nie ubierania się. O kurwa, tutaj to tak nieprzyjemnie trochę jest. Znajdź specjalistę w katedrze. Może nie będę się ładował za bardzo na dół koniecznie? Na razie dam radę poskakać tutaj. Te! Ktoś na organach napierdala. Ale to chyba nie jest jakieś super niebezpieczne miejsce. Nie wiem, czy widzicie, ale... Mamy tutaj trochę skażenia, ale mamy też lampy UV. To jest chyba winda do wjazdu na górę? Tak mi się wydaje. Jesus fucking Christ, ale dziwne miejsce. Witaj, nieznajomy. What the fuck? Twoja podróż się kończy. Wielu tu weszło, ale nikt nie wyszedł żywy. Czasem się zastanawiam, co czujecie? Prymitywni złodzieje, całkowicie owładnięci chciwością, otoczeni przez cuda, których nie pojmujecie. Ale rozmyślanie dość szybko mi się nudzi i was zabijam. Co tu się kurwa stało? Przepraszam, czy to ty jesteś tym specjalistą, do którego mam się udać? Jestem Aiden. Chcę tylko pogadać. Zaczynam się obawiać, że nie. Jakby, czy ten specjalista w taki sposób by ze mną rozmawiał? Nie mam zielonego pojęcia. To na kabli tutaj się ciągnie wszędzie, w każdą stronę praktycznie. A ja nie mam teraz się za bardzo dokąd udać. Kurwa, no nic mi nie pozostaje jak zejść na dół, szczerze mówiąc. Chłop się powiedział, że chce się ze mną zabawić, tylko że prawdopodobnie mu się znudzi i mnie zabije. Mamy tutaj dużo zombie, ale nie wiem, czy będą stanowiły większe zagrożenie. Mój nowy młotek sobie w tej chwili wyekwipowałem. Powinien dać radę. To wygląda jak jakiś były szpital, bo mamy tutaj ludzi w takich ubrankach, jak wiecie. Pielęgniarki są ubrane, czy lekarze. Oj! Kurwa, prosto w uśpionego kolegę. To mogło się lepiej dla mnie skończyć. Ten jeszcze żyje niestety. Dobra, już nie, nieważne. Tu mamy windę, ale ta winda jest obecnie zablokowana. No ciekawy jestem, czy uda mi się z nim, nie wiem, dogadać i wtedy będę miał tutaj bezpieczną strefę, jakieś takie fajne miejsce? Trudno mi powiedzieć. Tutaj dam radę przejść. Albo jakiegoś, wiecie, pojebanego zombiaka do pokonania. To wygląda jak arena do walki. Totalnie. Oj, oj, oj. Zaraz mi tutaj, zaraz chmara, kurwa, przeciwników wyjdzie jak nic. O, pojemnik. Poproszę, może będą trzy od razu. Leto? Wiedźmin 2 Strikes Again i 3 w sumie też. Ta, o kurwa, co to jest? To jest Leto? Ja pierdolę. Okej, dobra Leto. Kim ty kurwa jesteś? Dobra, czekajcie, co ja mogę wykorzystać przeciwko niemu? Granat samoróbka, brzmi jak dobra opcja. Mam tam jakąś baterię, zupgrade'uję to sobie. Wyekwipujmy sobie rzeczy, które najbardziej mi się tutaj przydadzą. Nie wiem, czy latarka w większym stopniu pomoże. Wydaje mi się, że granat bardziej go pierdolnie niż latarka. Chociaż kto wie? Czekajcie, tutaj mam moje wichajstry. Dobra, mogę zrobić unik przed nim. Mogę też pierdolnąć w niego mołotowem. Czy on w ogóle straci życie? Dobra, dobra, rajs numer 2. Nie wkurwiej mnie, rzuca kamieniem. Ło! Dobra, nie jestem pewien. Zadam mu jakieś obrażenia? Dobra, ty nie małe nawet, szczerze mówiąc. Wow! Dobra, tak kurwa doskakuje trochę i go bije. Na razie daje radę. Ło, kurwa, co, kolejny? Nie, wirale pewnie, co? Dupiane wirale będą szły. Kurwa mać. Przeszkadzajki. Dobra, mordo. Wow, okej. Kurwa, silny atak. Jo! Dobra, ty, Leto zaraz kurwa zdycha. Co ja się pierdolę w ogóle? Po prostu będę go bił i tyle, to wystarczy. Ho, fajnego miałeś tego Leto, kurwa. Ale mi porobił. Boże. Złodzieju. No dobra. Niebieski rdzeń kryształu, trofeum unikatowe. No chłop sobie odchował całkiem niezłe zwierzątko. Szkoda, że mu to zwierzątko bardzo szybko zabiłem. Nie nacieszył się zbyt długo oglądając nasz pojedynek. Wojskowe apteczki, kurwa, kolejne leki. Martwi especy tutaj, poubierani w niebieskie ciuchy, zwykli cywile. No mam wrażenie, że nie przyszedłem do żadnego specjalisty, tylko do psychopaty, który wabił tutaj ludzi pięknymi, orkiestralnymi pieśniami i graniem na organach. O kurwa. Dobra, nie chcę obszaru skażonego chemicznie. Tylko po to ich tutaj wabił, żeby potem ich po prostu rozjebać za pomocą kolegi Leto. Który, czy on już zniknął, czy mogę się jeszcze popatrzeć na niego? No wygląda jak taki po prostu ogromny, dojebany demolisher. Też z tymi takimi przerostami żółtymi. Nie wiem, jakaś bulwa z ropą. A może coś bardziej twardego? Na przykład jakieś kryształy go obrosły. No nie wiem, ewidentnie trochę jestem silniejszy niż gra myślała, że będę w tym miejscu, bo zajebiście szybko zniszczyłem. On był na 3. poziomie, ja jestem na 5. Co może oznaczać, że trochę wyszedłem przed oczekiwania fabuły. Dobra, leki pozbierane, tylko takie gówniane? Nie, całkiem niezłe leki. Dobra, tutaj jeszcze sobie zabiorę tą wojskową apteczkę, prostaka nie chcę. Chyba mamy do pogadania, panie Kurcie. Ja pierdolę, co tu się stało? Papki z ludzi. No chłop normalnie wziął przepis na kisiel, tylko że składniki pozmieniał. Dobra, przeszukajmy te plecaki, które się tutaj znajdują. Idziemy do góry. Szmaty, zło, martwi ludzie. Tam się mogę powspinać, ale chyba nie będę musiał. Nie wiem, zobaczymy co mnie czeka za drzwiami. Gdzie jest szalony organista? Ciekawski. Jak robak, który nie widzi nad sobą stopy. Mam dla ciebie pracę. A ja dla ciebie niespodziankę. Oby ten pokój ci się spodobał. Bo to będzie twoje miejsce spoczynku. Ma głos jak jakiś mini demon. O, świetnie. Przepraszam, a dlaczego będzie miejscem spoczynku? Muszę znaleźć źródło zasilania. Okej. No mówiłem, że te kable mają jakieś większe znaczenie. Muszę iść po kablach pewnie i porozpierdalać zasilanie, co? O Jezus Maria, dobra, zmysł przetrwania, co mi powie? Tu nie przejdę, tu nie przejdę. Czy ja, nie wiem, mogę te kable tutaj porozłączać? Nie, to nie o to chodzi. Tego też nie tknę w tej chwili. Ała! Idź wzdłuż przewodu do głównego zasilania. No tylko, że problem jest taki, tutaj nie przejdę. Nie widzę też sposobu, żeby się przedostać na drugą stronę. Może tutaj jak to, o, to wyłączę na przykład, cyk. Tak, no wiedziałem, że tutaj będzie... Chcę tylko pogadać. No dobra, to na zombie tutaj w tej chwili po mnie idzie, co? Łoj! No właśnie, to jest najgorsze, nie? Że ja tutaj przyszedłem na zlecenie jakiegoś ziomka. Jakby naprawdę nie chciałem tutaj walczyć z nim, nie chciałem być kurwa obiadem dla Leto, wyglądającego bardzo podejrzanie, tylko chciałem dosłownie dostać od niego jakąś tam technologię do podsłuchu. A ten się wkurwił, zaczął mnie napierdalać, cuda nie widzi mi zaczął robić. Wysłuchaj mnie! Oj, no nie wiem, czy gościu chce w ogóle z nami rozmawiać. Raczej sobie nie pokonwersujemy, a przynajmniej nie z jego własnej woli. Coś czuję, że trzeba będzie go do tego lekko przymusić. Nie spodziewa się raczej, że nasza inteligencja wykracza poza jakiś wyższy poziom. Dlatego co, no... Rozpierdolimy ten jego tutaj elektryczny system i sobie z nim wtedy pogadamy. Dobra, idziemy dalej po tym kablu w takim razie. Kabel mnie na szczęście... Oj! Oj! Morduję wszystkie te wirale szybkie, bo mają unikatowe trofea, czy tam niepospolite. Gdzie jesteś? Zostaw mnie! Dobra, Kurt, spokojnie, jakby... Trochę ci krzywdę zrobię, no nie będę cię okłamywał, że nie zrobię, bo mnie wkurwiłeś i to niemiłosiernie. Chciałeś mnie zajebać. I to nawet nie osobiście, jak prawdziwy facet. Za pomocą jakiegoś zmutowanego Czesia. Tak się bawić, kurwa, nie będziemy. Wszystkich twoich kolegów tutaj wymorduję, a potem zrobię sobie z tego miejsca moją własną bezpieczną strefę. Jako taka ostateczna obraza dla ciebie. Nie wiem, czy to jest możliwe, ale... Byłoby miło, gdyby się tak skończyło. O! Kurwa mać, te pieprzone zamki trudne. O, mamy to. Ale interesujące zadanie. Nie spodziewałem się tutaj, że gościu będzie taki pierdolnięty. Znoszona kamizela. Fajne tutaj są rzeczy w tych skrzynkach. Dużo ubranek nowych. Będę miał w czym przebierać. Przynajmniej będą wszystkie na poziom 5. To nie będę musiał się zastanawiać, czy dobrze robię, czy źle. To otwarte. Zaraz wyłączymy całe to zasilanie i sobie z kolegą pogadamy. Oj, dobra, mogłem jeszcze eliminację zrobić, ale już rozproszyłem się. Zniknął mi ten znaczek, już się nie starałem nawet. O! Kurwa. Nie w tę stronę, w tę. Cały czas coś tutaj nikczemnie na mnie ryczy, ale przynajmniej mogę sobie tak wewnętrznie jakieś kościelne pieśni pośpiewać też, bo organy napierdalają. Dobra, idziemy dalej za kablem. Kabel, widzę, ciągnie się w górę, tak więc let's go. Wiedziałem, że mnie tutaj czeka skakanie po tych wszystkich rusztowaniach. Ten kabel był zbyt podejrzany. Jeszcze tak pięknie mi go zaznacza tutaj na czerwono dookoła. Co tam? Pewnie z tamtej strony nie przejdę i nie przeskoczę. Bo nie mam o co. Ta, to jest elektryczność, więc muszę bokiem. Oj, 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 kurcik. Ty chyba miałeś z jakimiś turbofrajerami wcześniej do czynienia, jeżeli taki miałeś zaawansowany plan pozbycia się mnie. No nie spodziewał się chłop, z kim będzie się mierzył po prostu i tyle. To pewnie wyłączy na tamtym elektryczność, tak. Nie wiem, żyrandolu. Chyba to jest żyrandol. I ja pierdzielę. Okej, dobra. Mała awaria po drodze. Trochę mi się nogi pojebały. A wy skąd się tu kurwa wzięliście? Ej! O, wiralek. Cześć. Ciebie to lubię. Aż cię od razu kurwa przeszukam. O, ty też. Dobrze. Gra wie, co jest dla mnie fajne i miłe i dobre. Upgrade'y. Rzadkie na dodatek. W sumie to wolałbym niepospolite. Wkurwia mnie to, bo... Jest jakaś tam szansa, że wypadnie rzadkie trofeum, a ja wolę te, które powinny być pospolitsze. Włamałeś mi się do domu. Zabiłeś Leto. Czego jeszcze chcesz? A co to? Leto to był twój, nie wiem, ukochany braciszek? Którego po prostu przerobiłeś na maszynkę do mordowania biednych tutaj cywili, którzy się natknęli na ciebie? O chuj ci chodzi, koleś. Chciałem biznes z tobą zrobić. Nie wiem, troszeczkę mnie tutaj zrobił w chuja ten jakby Huan. Mógł ostrzec, że koleś, z którym idę pogadać, jest totalnym pierdolniętym psychopatą. Tego akurat nie zrobił. Dobra, tutaj mogę sobie zjechać. Dlaczego mnie gnębisz? Nie gnębię cię! Ziomo, no ja wiem, że rozpinam ci cały system tutaj w tej chwili, który pewnie całkiem długo składałeś, no ale... Kurwa, no życie to nie raj, nie wal konia, tylko sraj. Bo życie to nie raj, ludzi nie zabijaj. Pytam, chuj ze mną, no ja sobie poradzę, ale... Ile już tutaj osób padło twoją ofiarą? Dużo całkiem kiśli z ludzi tutaj napotkałem na swojej drodze, więc całkiem niemało. O kurwa, tutaj prosto w zombiaki wskakuje. Nie denerwować mnie, kurwa, jeszcze ludzie w kitlach. Znaczy, on ich wszystkich nie przemienił, to nie tak, że on jest odpowiedzialny za zamienienie się tych ludzi w zombie. Ale nadal, niemiłe rzeczy robi. O, plus ziomo, no ja jakby muszę tutaj się pobawić, bo masz inhibitory, no. Trzeba było nie mieć takich cennych rzeczy dookoła, to może bym ci dał spokój. No i co? Udało się. Skakujemy z powrotem. I teraz idziemy sobie... Okej, idziemy sobie z nim pogadać. No jedź, kurwa! O Boże, Aiden. Jesus. Wirale? Wirale? Wirale maybe? O, to mam ochotę zrobić. Mówiliście, żebym to przytrzymywał dłużej, to wtedy ludzie nie uciekną. Znaczy, to są zombie, więc jakby chuj z nimi, nie będą uciekać przed butlą, bo są za głupie. Ale tak, to jest dobra porada. Jeżeli chcę rzucać w ludzi, to muszę to przetrzymać trochę bardziej, tak jak granat się przetrzymuje. Jo! Muszę przyznać, machanie bronią w tej grze jest tak przyjemne i satysfakcjonujące, że totalnie zapominam o tych wszystkich wichajstrach, mołotowach, innych rzeczach, których mogę używać, żeby napierdalać przeciwników, bo po prostu tak miło mi się po prostu samymi brońmi kroi. A tutaj mogę cygno, podpalić ich pięknie, kop... O, ataki parkurowe i machanie bronią. Moje dwie ulubione rzeczy tutaj. O, jeszcze jeden mołotowik. Oj! Kopy też mają dobre obrażenia. To mi się podoba najbardziej chyba, bo nie wiem czy te kopy zadawały czyste obrażenia w jedynce. Zwykłe kopniaki chyba nie. Ale nie wiem jak było z takim mocnym kopniakiem. Na pewno odrzucał, ale czy bił? Nie pamiętam, nie ma to już znaczenia. Tutaj bije i to była dobra decyzja, jeżeli chodzi o design tej gry. No dobra, Kurt, podjebałeś imię od X-Mena, to ja ci teraz podjebię twój sprzęt do podsłuchu. Widać, że się zna na rzeczy, jeżeli chodzi o, wiecie, technikalia, podpinanie, przepinanie. Zmontował tutaj cały po prostu jeden wielki escape room, który w ogóle bardzo łatwo było podpiąć. Mógłby zadbać tutaj wcześniej o to, żeby, wiecie, nie dało się tego tak łatwo rozłączyć. A wystarczyło, kurwa, iść za kablem. Przepraszam, co ja tam miałem zrobić? No znajdź Kurta. Tutaj mamy inhibitory, czy on będzie tutaj? Nie, tu mamy tylko inhiby. Dobra, poproszę, nie będę narzekał. Ty, wystarczą dwa, szczerze mówiąc, bo już jeden w wodzie znalazłem. Ojo, dostępne ulepszenie. Fajniusio. Dobra, musimy wejść do góry, tam mam lagę do skakania. No to co? No to lecimy jeszcze raz w staminę, kurde. Zamiast 360, 380. Ach, no tak, konwulsje, zapomniałem. Już git, już tam powyginało cię, Aiden. Jest dobrze? Chyba jest dobrze. Hopsamy dalej zatem. Ciekawe jestem, czy tej misji by nie było, gdybym odmówił współpracy z Kurtem, znaczy z Huanem? Prawdopodobnie tak, no bo czemu wtedy miałbym robić jakikolwiek podsłuch komuś zakładać? Nie wiem, nie dowiem się. Ale jeżeli moje wybory prowadzą do dodatkowych, ciekawych misji, a ta jest ciekawa zdecydowanie, no to ja niczego nie żałuję. Coś tutaj masz fajnego? Rzadkiego, preferably? Tutaj mamy zamek trudny, lecimy w to. O, już miałem nadzieję. Tak wielką i mocną i silną nadzieję w moim sercu, że się uda za pierwszym. Ty. Kukri. No jest rzadkie, ale wystarczy. Dobra, gdzie dalej? Do góry? Ty, dzwona jakiegoś dojebanego tutaj mamy. Przepraszam, a czy ja mam go tam wskoczyć, czy może mam go zrzucić? Kurwa, jedno i drugie kusząco brzmi. Gdzie mam łuk? Nie wiem, czy to podziała. No nie, chyba nie o to chodzi. Kurt, gdzie się schowałeś? Katedra zaktualizowano. Dogoń Kurta. A tu jest okno, kurwa, mogę wyjść! Mogę tak po prostu stąd wyjść! Dobra, nieważne, bierzemy jeszcze raz mój młotek i lecimy przed siebie. Kurt, nie denerwuj mnie! Bo jeszcze będziemy mieli pojedynek na dzwonnicę, a jeżeli oglądałeś filmy Disneya, to wiesz jak to się kurwa kończy. Ktoś umiera. Wydział turystyki, to mnie nie interesuje, myślałem, że jakieś personalne jego nagrania tutaj będę mógł sobie odsłuchać. Może dowiedzieć się dlaczego jest taki popierdolony, to by było interesujące w sumie. Ale nie przewidzieli takiej opcji. Nie chcę mi się zbierać tego wszystkiego co tutaj jest do zebrania. Uuu, stare dobre kable do wspinania się. A nie mogę się po nich wspinać? Halo? Nie, one chyba tylko trasę tak wyznaczają. Cholera, w jedynce mogłem się potem wspinać. A po to tutaj kurwa nie mogę? Ty, to jak ja mam wyżej wyjść? A nie, tutaj kurwa są drzwi, ja pierdolę. Muszę częściej za znacznikami patrzeć. O kurwa, te byku! O, i spierdala koślawo. Co teraz mam ze sobą zrobić? Ja dolecę za nim chyba nawet na tym. Na paralotni. A dobra, widzę, że plan jest inny. Na linę! Kurt, kurwa, typie. Czy ja będę musiał całą tą technologię z twojego martwego ciała ściągnąć? Naprawdę, chciałem tylko pogadać. A ty jesteś niestabilny. Jak krzesło, kiedy się na nim bujasz w szkole i nagle się wypierdalasz. No i co? O kurwa. Nice. Oj! Przepraszam, nie, to już takie było, jak tu przyszedłem. Mamy jego warsztat, w końcu! O Jezus. Byku! Spokój! Zabij mnie. Ależ naznaczony. Tylko niech mój syn dowie się, że walczyłem. O czym ty gadasz? Zabij mnie. Kazała ci to zrobić, więc to zrób. Nie mam bladego pojęcia, o czym mówisz. Może... ta. Dla ciebie pracę. Lawan. Czyli... nie jesteś zabójcą. Nie. Mówiłem ci to, kurwa, już dawno temu. Jesteś programistą, tak? Mam imię. Kurt. Czego ode mnie chcesz? Jesus. To... kim jest kobieta, która chce cię zabić? Vagina dentata. Vagina z kłami. O nie. Co? Soka, która chce dostać moje jaja na tacy. Taki opis ci wystarczy. Rozumiem. Może mógłbym pomóc. Nie wiesz, z czym miałbyś do czynienia. Poradziłem sobie z tamtym potworem. Z Leto? W porównaniu z tym to było tylko popychadło z głośnikiem. Jak on zamontował na tym gościu w ogóle głośnik? Plus vagina dentata. Ja pierdolę. Jeżeli jesteście na to gotowi i lubicie dziwne filmy, albo filmy... to nawet nie jest film tak zły, że jest dobry. Jest po prostu kurwa zły. Sobie obejrzyjcie film Teeth, czyli Zęby. To jest o lasce, która ma zęby w cipie. Naprawdę. Nie żartuję. O tym jest cała fabuła. I jest taki trochę pseudo-czarna komedia slash horror. Kim naprawdę jesteś? Jestem perłą rzucaną przed wieprze. Królem bez królestwa. Ucieleśnieniem tragedii. Okej. Wspominałeś coś o synu? Do tego poeta. Jak wszystko inne został mi odebrany. Wiem, jak to jest. Spróbuj splunąć na ulicę w tym mieście, nie trafiając w człowieka, który kogoś stracił. Okej. To czego tam chciałeś? Muszę zamontować tę pluskwę w nadajniku, ale trzeba ją naprawić. Wynagrodzę ci to. Bez części to będzie niemożliwe. Wola Boga. Przewody zardzewiały. Części zamienne znajdziesz w wieży północnej. Wojsko zostawiło tam swój sprzęt. Gdzie go znajdę? Powinien być chroniony przed deszczem i wiatrem, więc szukaj skrzyni pod anteną. Dobra. A czego chcesz w zamian? Zostawmy to na później. Będzie niespodzianka. Nie przepadam za niespodziankami. Powodzenia! Ja pierdolę, kolejny mutant ubrany w jakieś jego customowo wykonane ubranko będzie chciał mnie dojebać. O Jezus Maria, zabierz niebieski moduł z dachu katedry? To jeszcze tutaj, a nie, tak, to inne miejsce na dachu tej katedry. Ta, widziałem tam miejsce, gdzie mogę się wspinać. Największy kościół w kraju. Jest całkiem dojebany. W środku mieszka jakiś Bóg, ale siedzę tu od prawie 10 lat. I żadnego nie spotkałem. No cóż, to co? Sam postanowiłeś jednym zostać, co? Przynajmniej mam takie wrażenie po tym wszystkim, co sobie tutaj wymyśliłeś, żeby zrobić. Dobra, i którędy to teraz? A tutaj przecież mogłem sobie wyjść przez te drzwi i tutaj mogę hopsać. No dobra, to jeszcze sobie to spróbujmy ogarnąć w takim razie, skoro tutaj jestem. Oj, oj, nie podoba mi się ta wysokość. O, ci, którzy je budowali, chcieli w ten sposób znaleźć się bliżej Boga. Oj! Ale kiedy przyszła epidemia, nikomu to nie pomogło. Dlaczego wymordowałeś tych espeków? Nikogo nie wymordowałem. Broniłem się tylko przed ludźmi, którzy chcieli mnie okraść. Nie postąpiłbyś tak samo, gdyby ktoś łamał ci się do domu? Nie wiem. Nigdy nie miałem domu. Uff. Mocne uderzenie, Aiden. Szanuję to. Coś my tutaj jeszcze mamy do wypatrzenia. Normalne lorneta. Jak już na takiej pozycji jestem, to chyba żal tego nie wykorzystać. Dobra, tu mogę hopnąć. Tak, już myślałem, żeby tik-takiem przebiec, ale domyślam się, że tutaj... nie może być miejsc, które są zamknięte, znaczy fabularnych miejsc, które są zamknięte za skillem z drzewka. Dobra, jest ok, jest git. Zrzućmy sobie drabinę, żeby tego nie powtarzać. O i teraz ten kurwa dzban jest przydatny. Nie buja się za bardzo pod moim ciężarem, chociaż tyle. Obróćmy się zatem i teraz sobie zrobimy tutaj hop, sasa. Kurde, no staminy to teraz mamy od zajebania. Moglibyśmy biednym normalnie na obiad dawać. O, cholernie trudna ta wspinaczka. Damy radę. Architektoniczny cud, szczyt ludzkich osiągnięć, klejnot w koronie naszych przodków. A dzisiaj wspinamy się po nim jak małpy. Tak, te panele słoneczne na pewno sprawiały, że ludzie wierzący zbliżali się do Boga. Oj, 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 no dobra, weźmy sobie to, zrobiłem przebieżkę, sprawdzić coś jeszcze jest w okolicy, otwórzmy to. Czy coś mi się stanie złego tutaj? Gościu coś mówił o jakiejś niespodziance. Co, mamy technologię, dziękuję bardzo. Ty, Illuminati. Brawo. Widzę, że trudno cię zniechęcić. Jestem uparty. Dobrze, może nawet mi się przydasz. Wracaj do mnie. Dobra, nie widzę tutaj żadnych innych cudów do olatarkowania, szczerze mówiąc, co mnie trochę smuci, bo to jest niesamowite miejsce do robienia właśnie tego. No ale nie, trochę smutno. Wszystko, co tutaj mogłem zaznaczyć, to sobie już mniej więcej zaznaczam. Nie mogę się doczekać, aż wejdę na tamten wieżowiec, który jest, kurwa, jeszcze większy. Ogromny jest to Central Loop, jak się teraz temu przyjrzeć. I nic nowego już tutaj nie zaznaczę. Nie mogę się też doczekać tych cholera anten, które będą mi zaznaczały moje normalnie, kurde, inhibitorki dookoła. Tam jest jego miejscowa, dobrze myślę, w tamtą stronę, no tak. Dobra, mogę tutaj, myślę sobie, odpalić paraglider i po prostu do niego dolecieć. Może nawet wlecę, kurwa, prosto w to okienko. Dam radę. Woohoo! Zajebiście. Dobra, pogadajmy z nim jeszcze na koniec. Masz tutaj coś fajnego, byku? Coś, co bym podjebać mógł dla siebie? Cyk, notka. Trzecia strona komiksu, okej. Dobra. Oraz... części elektryczne. Masz? To dobrze. Zaczekaj chwilę. Miałem taką lutownicę. Mój tata miał, jak mały byłem. To nie było trudne. Okej, to... Co z tą niespodzianką? Co chcesz w zamian? Nie możesz mi zaoferować niczego pożytecznego. Czekaj, co? Jestem programistą. W świecie ludzi, którzy tylko jedzą, srają i śpią. Co niby mógłbyś mi dać? Świńską skórę? 5 flaszek gorzały? Przyjaciele. Właściwie zrobiłem to, żeby zyskać twoją przyjaźń. Trafione. Okej. O, to faktycznie niezła niespodzianka. Jestem zaszczycony. Poradziłeś sobie z moimi pułapkami. Przebiłeś się przez osłony. Zaufajmy sobie nawzajem, Aiden. To będzie moja zapłata. Okej, Kurt. I... dziękuję. Tak, to jest naprawdę przyjaźń wykuta w ogniu zatem. Inaczej się tego opisać nie da. Ciekawe jestem, czy dam radę tutaj następnym razem wejść jakoś szybciej. Bo dostałem tutaj bezpieczną strefę, ale dotarcie do niej następnym razem nie będzie najłatwiejszym zadaniem. Może jakaś, nie wiem, winda tutaj mi się pojawi obok teraz z tej okazji. Gotowe. Kurt naprawił pluskwę. Chyba nie. Wiedziałem, że sobie poradzisz. Ale zapomniałeś wspomnieć, że facet się totalnie odkleił. Mówiłem, że zaświrował w samotności. Dlatego nie lubię być sam. Nie chciałbym, żeby mnie to spotkało. Co dalej? Nie przez radio. Przyjdź do mojej kwatery na statku. O Jezus Maryi, znowu zapierdalać tam trzeba w jego kierunku. Bo nie chcę gadać przez radio, bla bla bla, bo ktoś nas podsłucha, piruriru. Cóż, tutaj mamy nadal... w sumie to już mam taki poziom, że na wszystkie obszary mogę sobie pójść i mnie gra nie opierdala, że jestem za słaby. Dobra, moi drodzy, zobaczymy, czym się zajmiemy w następnej kolejności. Mamy tutaj parę ciekawych rzeczy, mamy też stację elektryczną, której przekazanie w końcu pozwoli mi... Znaczy w ogóle ciekaw jestem, jak będzie z tym, bo ten obszar jest czerwony. Jakby rozumiem, że... A to jest dlaczego zamknięte. 400, ale to jeszcze tylko jeden inhibek już będzie do przekazania. Czy to będę mógł przekazać innym, jeżeli uda mi się ostatecznie wypchnąć renegatów jakby z tego miejsca? Trudna decyzja, bo zakładam... Tak, na razie przekazałem... Ile będzie w sumie tych obszarów do przekazania? Kurwa, sam nie wiem, bo jakby... To było wolne i to było wolne, czyli 1, 2... A tutaj chyba 3, 4... 5, 6, 7 i to jest dobre pytanie. Czy tutaj jest 8? I czy zakończenie jest zależne od tego, ile terenów komu przekazaliśmy? Czy może jedyne, na co ma wpływ, to są tylko i wyłącznie zestaw z kuszą, pułapki, frakcji i tak dalej? ponieważ to czeka mnie teraz ważna decyzja, bo jeżeli na przykład zrobię rush i oddam tę stację SP-kom, żeby dostać kuszę, bo jest naprawdę fajna i wygląda naprawdę fajnie i chciałbym ją mieć do, nie wiem, załatwiania wyjców w nocy czy przeciwników z daleka, to nie chciałbym, żeby w imię tego już w tej chwili ustaliła się jakaś część zakończenia tylko dlatego, że chciałem kuszę, bo okazuje się na końcu, że ci, którzy mają więcej terenów, to ty jesteś po ich stronie. Rozumiecie, o co mi chodzi. Dlatego muszę się dopytać, zanim podejmę ostateczną decyzję, ponieważ jeżeli te dwa tereny jeszcze są do przekazania, no to wtedy będą 4 dla ocaleńców i będę jakby po stronie ocaleńców, jeżeli tak postanowię. Czy może na zakończenie wpływają tylko i wyłącznie wybory podczas misji? To muszę obadać. A ten odcinek się kończy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli się wam podobało, to zostawcie lajka. Ja uciekam. Pa, pa.